Ponad 11 lat czekali kibice i zawodnicy Hutnika Kraków i Motoru Lublin, aby piłkarski los skojarzył ich w jednym spotkaniu. 21 kwietnia 2007 roku Motor zwyciężył na suchych stawach 1-3. Wtedy jedyną bramkę dla Hutników zdobył 20-letni Michał Pazdan, którego nikomu z Państwa nie muszę przedstawiać. Dziś, 15 września 2018 roku, wreszcie mamy okazję oglądać mecz Hutnika z Motorem w ramach 8 kolejki 3 Ligi Grupy 4. Jest to absolutny hit nie tylko tej kolejki, ale również całej rundy jesiennej. Maciej Szczęśliwski, witam Państwa bardzo serdecznie. Będę miał tę przyjemność, by ten mecz razem z Państwem obejrzeć. Oba zespoły wychodzą już na murawę. Dzisiaj stadion Hutnika wypełniony w granicach możliwości, oczywiście po brzegi. Bardzo duże zainteresowanie kibiców obydwu zespołów, aby obejrzeć ten mecz. Przeczytam Państwu teraz składy, w jakich obydwa zespoły wystąpią. Hutnik Kraków, numer 1 w bramce Mateusz Zając, 5 Jakub Ptak, 2 Tomasz Jaklik, 6 Mariusz Bienias, 15 Bartosz Tetych, 8 Kamil Sobala, 14 Patryk Kołodziej, 11 Dariusz Gawęcki, 7 Krzysztof Świątek, 10 Grzegorz Marszalik i 11 Błażej Radwanek. Natomiast zespół gości numer 22 w bramce Andrzej Sobieszczyk, 11 Konrad Nowak, 14 Maksymilian Cichocki, 15 Grzegorz Boni, 17 Tomasz Brzyski, 18 Michał Gałecki, 19 Marcin Michota, 20 Dawid Kamiński, 23 Szymon Kamiński, 27 Michał Ranko oraz 77 Szymon Rak. Zawodnicy już na murawie, arbiter zaordynował zmianę połów. Wprawdzie przez kilkanaście ostatnich godzin w Krakowie, a dokładnie w Nowej Hucie, lało jak z cebra. Nie było żadnych obaw, czy ten mecz się odbędzie, ponieważ murawa na Hutniku jest kapitalnej jakości. Teraz obecnie mamy około 17-18 stopni i przyświeca słońca, więc idealne wręcz warunki do rozgrywania meczu. Od początku, odkąd zawodnicy praktycznie wyszli na murawę, mamy tutaj bardzo głośny doping, szczególnie jak na razie kibiców z Nowej Huty, którzy naprawdę tłumnie pojawili się dzisiaj przy Ptaszyckiego 4. Obecni są też kibice z Lublina, potężne zainteresowanie kibiców przyjezdnych biletami na to spotkanie, ostatecznie wpuszczeni w liczbie około 350 osób. To spotkanie, które jest hitem, tak jak wcześniej mówiłem, nie tylko tej kolejki, ale również całej rundy. Przy piłce zawodnicy Motoru, ale już szybko odzyskuje piłkę Dariusz Gawęcki, uruchamia na prawej stronie Kamila Sobale. Sobala wrzuca w kierunku Grzegorza Marszalika, jednak dobra interwencja defensorów Motoru. Jest tutaj piłka w środkowej strefie. Grzegorz Bonin wycofuje do Brzyskiego. O tych dwóch postaciach na pewno będzie jeszcze okazja, by opowiedzieć. Cóż to dużo mówić, są to byli reprezentanci kraju i też zawodnicy, którzy mają bardzo dużo, setki rozegranych meczy na poziomie ekstraklasy. Także na pewno wyróżnimy sobie tych dwóch zawodników. Jeśli chodzi o statystyki, Hutnik trzecie miejsce, oczywiście będę mówił przed rozpoczęciem tej kolejki, jak wyglądała tabela, ponieważ dwa mecze już zostały rozegrane. Hutnik przed tą kolejką zajmował trzecie miejsce z dorobkiem 15 punktów, natomiast Motor zajmował miejsce drugie również z dorobkiem 15 punktów. Hutnicy jak na razie grają bezkompromisowo, 5 zwycięstw, 2 porażki, natomiast zespół Motoru 4 razy zwyciężał, 3 razy remisował i smaku porażki jeszcze w tym sezonie nie zaznał. Jeśli chodzi o bramki, Hutnik 12 strzelonych, 7 straconych, a Motor 13-6. Mamy teraz wrzut z autu dla gospodarzy. Jest za linią boczną Jakub Ptak, znany z tego, że potrafi wyrzucić bardzo daleko. Piłka tam w polu karnym zatańczyła na polu bramkowym Andrzeja Sobieszczyka, jednak futbolówka ostatecznie wyekspediowana. I już atakuje Motor. Jest Szymon Rak na prawej stronie. Walczy z Kubą Ptakiem, z Tomaszem Jaklikiem. Dobra interwencja stopera Hutnika. I od autu rozpoczął motorowcy. Do Bonina. Bonin ładnie przerzucił piłkę nad Marszalikiem. Dośrodkowanie tutaj. Jest zamieszanie. Dobra interwencja Bieniasa. I przy piłce dalej Motor.
znany jest właśnie z takich driblingów, mięciutkich wrzutek za linię obrony Grzegorz Bonin. Mieliśmy okazję przez wiele lat oglądać takie sytuacje na boiskach Ekstraklasy. Teraz na spalonym jeden z zawodników gości i od własnej szesnastki rozpocznie Mateusz Zając. Były notabene zawodnik zespołu z Lublina. A w tym sezonie broni dostępu do bramki Hutnika, robi to w bardzo dobry sposób. Mimo ostatniej delikatnej wpadki w Kraśniku jest naprawdę ostoją. Zespołu z Nowej Huty. Na prawej stronie próbowali się przedrzeć Hutnicy, jednak nic z tego nie wyszło i tutaj wycofuje piłkę w bezpieczny sposób Kołodziej do swojego bramkarza. Tetych. Tutaj niezbyt dokładnie odegrał mu piłkę Marszalik. I Kołodziej uruchamia Sobalę. Ma więcej miejsca Kamil Sobala. Wbiega już w szesnastkę motoru Sobala. 1-0 dla Hutnika. Czwarta minuta meczu. No i lepszego początku tego spotkania nie mogli sobie wymarzyć Hutnicy. Proszę tylko posłuchać, co tutaj się dzieje. Patryk Kołodziej uruchomił kapitalnym podaniem Kamila Sobalę. No i ten zrobił to, co potrafi robić najlepiej, a więc po prostu wbieg bez ceregieli w pole karne przeciwnika i bardzo mocnym, precyzyjnym strzałem w długi słupek pokonał Andrzeja Sobieszczyka. Lepszego początku Hutnicy nie mogli sobie wymarzyć. Wyszli agresywnie, bardzo dynamicznie na swoich przeciwników. No i szybko zdobyli prowadzenie. No i teraz zobaczymy, jak zachowają się w tej sytuacji gracze gości. Na pewno większa presja w ogóle przed całym sezonem, też przed tym meczem na podopiecznych trenera Sawy. Kibice oraz całe środowisko lubelskiego futbolu domaga się, aby zespół grał w wyższej klasie rozgrywkowej. W poprzednich meczach Motor też, no nie ma co ukrywać, męczył się ze swoimi przeciwnikami. Choćby w ostatnim spotkaniu wygranym 4-2 z Czarnymi Połaniec, dopiero w ostatnich 10 minutach motorowcy zapewnili sobie 3 punkty. No i mówił m.in. Tomasz Brzyski przed tym spotkaniem w wywiadach, że muszą ostrzegać się prostych błędów w obronie, bo też no nie ma co ukrywać, nawet zawodnicy grający w linii defensywnej Motoru są bardzo ofensywnie usposobieni. No i już na początku meczu z Hutnikiem nic z tego nie wyszło. Bieniaz. Stoja klika, teraz starają się uspokoić troszeczkę Hutnicy. Jak mówi piłkarskie abecadło, pierwsze 5 minut po zdobytym golu jest kluczowe. Na pewno dobrze wie o tym trener Hutników. Znów pressing Hutnika na połowie rywala. Odzyskuje futbolówkę Marszalik, teraz pracuje w defensywie Marcin Michota i udaje się piłkę odzyskać. Bonin na lewą stronę, tutaj jest Tomasz Brzyski. Lecz świetnie na wyprzedzenie zagrał Jakub Ptak i uprzedził swojego rywala. Nie ma mowy o faulu, tak zadecydował arbiter tego spotkania, Michał Górka z Tarnowa. Oj, wychodzi z bramki Mateusz Zając, pewna interwencja golkipera Hutnika. Arbiter Michał Górka z Tarnowa, sędzia dzisiejszego meczu, prowadził dwa mecze w tym sezonie trzeciej ligi grupy czwartej. Wiślanie Jaśkowice, Stal Rzeszów oraz Kraśnika z Puławami. Dość dużo kartek, 6,5 średnio na mecz pokazuje ten sędzia. 3 rzuty karne w 2 meczach również podyktowane. Zobaczymy, jak będzie w dniu dzisiejszym. A biorąc pod uwagę temperaturę tego spotkania, możemy się spodziewać, że tych kartek też będzie sporo, szczególnie w drugiej połowie.
bardzo bogata tradycja spotkań między Hutnikiem a Motorem. Według informacji, jakie podawała strona Hutnika przed tym meczem, to zaledwie kilka zespołów, takich jak Stalowa Wola czy Resowia, w historii grały częściej z Motorem niż Hutnik. Też burzliwe historie, włącznie, nie ma co ukrywać, też z wątkami korupcyjnymi tych meczy. O tym za bardzo nie będziemy dzisiaj rozmawiać, skupmy się na rzeczach przyjemnych, na celebrowaniu tego święta piłkarskiego, które oglądamy. Jednak widać było w szeregach obydwu zespołów bardzo dużą mobilizację, też wśród kibiców. Już tutaj godzinę przed meczem kibice Hutnika zmobilizowali się w dużej liczbie, stali na sektorze. Ale spójrzmy, dośrodkowanie Brzyskiego ze stałego fragmentu gry. Utrzymuje się przy piłce Sobala. Oj, bardzo teraz dynamiczne starcie. Czy oszczędzi arbiter Kamila Sobale w tej sytuacji? Chyba tak, nie będzie napomnienia indywidualnie, a nie, jednak wyciągnął arbiter z kieszonki żółtą kartkę. Wydawało się, że nie będzie napominał Sobali. Dużo rozmawiał z zawodnikiem, jednak ostatecznie zdecydował się na karę indywidualną. I po raz kolejny z rzutu wolnego Tomasz Brzyski, no jest najlepszym strzelcem swojego zespołu ten zawodnik. 5 bramek. W ostatnim meczu z Czarnymi Połaniec 2 bramki. No i ta na 4-2 to naprawdę jedna z najpiękniejszych bramek, jakie ostatnio widziałem. Z okolic 30-35 metrów w samo okienko, ale skupmy się teraz na tym stałym fragmencie. Dobrze główkuje Tetych. Jest tutaj na prawej stronie Dawid Kamiński. Pilnowany przez Krzysztofa Świątka. Poradził sobie ze Świątkiem Kamiński! No i uderzenie, które sprawiło problemy Zającowi, choć mam wątpliwości, czy piłka zmierzała w światło bramki. Na wszelki wypadek interweniował golkiper Hutnika. I Tomasz Brzyski znów z lewej nogi będzie dokręcał piłkę do bramki Hutnika. Kryją strefą zawodnicy Leszka Janiczaka. Dośrodkowanie, interweniuje Zając. No, przez chwilę nie powiem. Wydawało mi się, że ta sytuacja może się skończyć tak samo jak w meczu ze Stalą, ale bardzo dobrze, czujnie zachował się Mateusz Zając i naprawił swój błąd. Bieniaz zbiera drugą piłkę z grający z numerem 11 kapitan Motoru Konrad Nowak. Brzyski złamał teraz na prawą nogę Tomasz Brzyski, jeszcze raz na lewą. Tutaj miał problemy z Brzyskim Tetych. I już w kierunku Radwanka Krzysztof Świątek. Przepchnięty. Oj, tutaj jeszcze zderzył się z chłopcem, który podaje piłki. Miał pretensje do arbitra trener Janiczak. Twierdził, że popychany był Błażej Radwanek. Radwanek i Gawęcki to są dwaj zawodnicy, którzy w Kraśniku nie grali. Wrócili do pierwszego składu. Szczególnie widać było brak Gawęckiego. Jest to zawodnik, który daje niesamowitą dawkę doświadczenia w środkowej strefie zespołowi Hutnika. No dzisiaj jest już doprowadzony przez sztab medyczny do, że tak powiem, stanu używalności Dariusz Gawęcki. Czyści sytuację Mariusz Bieniaz. Też myślę, że nie będą ryzykować. Dysponują goście, chociażby Boni, no, który teraz właśnie wyszedł na pozycję. Wyszła piłka za linię końcową. Myślę, że będą starali się Hutnicy, kontynuując ten wątek wcześniejszy, grać bez ryzyka w strefie obronnej. Jest rzut rożny dla Motoru. W ostatnim meczu zawodnicy z Lublina z Czarnymi Połaniec bodajże 20 kornerów tylko i wyłącznie dla tego zespołu. Także to naprawdę bardzo duża liczba.
bili głową w mur bardzo długo pod opieki trenera Sawy. Teraz jakieś rozwiązanie, które było na pewno ćwiczone. Brzyski do Bonina, nie ma spalonego, Brzyski w polu karny, Brzyski! I ale sytuacja teraz dla Motoru. Bonin z bardzo bliskiej odległości uderzał, już wydawało się, że ta piłka wleci do bramki Zająca. Ostatecznie prześlizgnęła się po poprzeczce i wyleciała za linię końcową. No, to poważne ostrzeżenie dla zawodników Leszka Janiczaka. Widać było, że ten stały fragment był przećwiczony. Z lewej nogi Brzyski taką długą, ciętą piłką odnalazł Bonina w narożniku pola karnego. Bonin na początku troszeczkę się zagubił, ta piłka wróciła do Brzyskiego. Ten mocno lewą nogą, zewnętrzną częścią stopy odszukał Bonina na długim słupku po raz kolejny. No i jak nie trafił w tej sytuacji Grzegorz Bonin, to naprawdę chyba tylko ten zawodnik zna odpowiedź na to pytanie. Tomasz Brzyski, 36 lat, tak tylko Państwu przypomnę. Prawie 300 meczy na poziomie Ekstraklasy, 13 bramek, 4 mistrzostwa, 3 puchary Polski. To naprawdę, gdyby zebrać wszystkich zawodników, którzy są dzisiaj na murawie, to nie mieliby takich osiągnięć w swoim piłkarskim CV, jak ma właśnie Tomasz Brzyski. Wszystkie te trofea zdobył w barwach Legii Warszawa. W kadrze 7 meczy, 1 gol przeciwko Norwegii. Powoływany już w 2009 roku przez selekcjonera Franciszka Smudę. Urodzony w Lublinie, grał w Lubliniance, Orlętach, Łęcznej, Radomiaku, Koronie, Ruchu, Polonii Warszawa, Legii Krakowi, a ostatnio w Sandecji Nowy Sącz. Wrócił do Lublina i teraz jest motorem napędowym zespołu trenera Mariusza Sawy. Kolejny już chyba 5. czy 6. stały fragment gry w narożniku dla zespołu gości. I znów Tomasz Brzyski. Naprawdę tą lewą nogą umie wiązać krawaty, jak to się mówi w piłkarskim środowisku. Tomasz Brzyski. Dośrodkowanie na pierwszy słupek. Tutaj zamieszanie. Łapie piłkę Mateusz Zając. Widać było, że też ten wariant był ćwiczony. Tutaj większość zawodników Motoru weszła w okolice pierwszego słupka bramki Mateusza Zająca. Też w ten sektor była piłka wstrzeliwana przez Tomasza Brzyskiego. Bardzo trudna sytuacja to była dla Mateusza Zająca, ale odnajduje się też przy tych stałych fragmentach golkiper Hutnika. Chwała mu za to. Gry za nami. 1-0 dla Hutnika. Po golu w 5 minucie strzelonym przez Kamila Sobalę. I ten właśnie zawodnik jest przy piłce do Gawęckiego. Uruchamia tutaj się na prawej stronie Kuba Ptak, jednak zdecydował się na strzał. Rutynowany gracz Hutnika. Najbardziej chyba doświadczony zawodnik w zespole Hutnika, 34 lata, Dariusz Gawęcki. Między innymi grał w Kmicie, Zagłębiu Sosnowiec, Sandecji, Olimpii Grudziądz, czy też Puszczy Niepołomice. No i teraz wspiera tutaj klub z Nowej Huty. I od stałego fragmentu gry na własnej połowie Hutnicy. Marszalik spróbował tutaj zagrać z pierwszej piłki do Tetycha, jednak odzyskali futbolówkę gracze Motoru. Próbował się przedrzeć Konrad Nowak. A też taka ciekawostka, Konrad Nowak jest jedynym zawodnikiem Motoru, który pamięta ten ostatni mecz w 2007 roku między tymi zespołami. Uderzenie właśnie teraz Konrada Nowaka. No i po raz kolejny ratuje Hutnika Mateusz Zając. Kolejny rzut rożny dla zespołu z Lubelszczyzny.
Zobaczymy, jaki teraz wariant przygotują motorowcy. Dośrodkowanie na pierwszy słupek. Tutaj ustawiony nie kto inny jak Dariusz Gawęcki, który wyczyścił tą sytuację. Przesuwa o kilka metrów do tyłu ten wrzut z autoarbiter. Wrzut w piłki w pole karne. Tutaj dość niefortunnie Bartosz Tetych wybijał piłkę. Ta trafiła jeszcze w nogę Szymona Raka, wróciła jednak na całe szczęście dla Hutników. Wylądowała ostatecznie w rękach Zająca. Marszalik na lewej stronie, dośrodkowanie w pole karne. Tam dobrze defensorzy Motoru. I sytuacja wyczyszczona. Teraz na wyprzedzenie Mariusz Bienias uruchamia Kamila Sobalę. Nie ma spalonego Sobala. Jest uderzenie i mamy 2-0 dla Hutnika. Dariusz Gawęcki, zdobywca bramki. Ależ teraz stanęli praktycznie jak w ryci zawodnicy Motoru Lublin. Zabawili się z nimi w 16. Hutnicy i 2-0 w 19 minucie dla Hutnika. Zaczął tą akcję Mariusz Bienias, podłączył się ofensywnym wejściem, uruchomił Kamila Sobalę. Ten najpierw przyjął sobie piłkę, zobaczył, jakie są możliwości rozegrania. Gdzieś tam zagrał piłkę w okolice środka pola karnego. Tam najlepiej odnalazł się Dariusz Gawęcki i wykorzystał swoje doświadczenie. Lewą nogą strzelił w kierunku bramki Motoru. Tam dość niefortunnie interweniował też Andrzej Sobieszczyk. I koniec końców piłka wpadła do siatki. 2-0 dla Hutnika. No i kibice Motoru lekko ucichli, na pewno konsternacja również też na ławce zespołu z Lubelszczyzny. Bo tutaj zaskoczyli pod opieki trenera Janiczaka w pierwszym kwadrasie tego spotkania gości z Lubelszczyzny. Teraz faul Błażeja Radwanka. No i zobaczymy, jak po tych dwóch knockdownach, czy podniesie się Motor. Przegrywali 2 razy w trakcie ostatniego meczu z Czarnymi. Najpierw 0-1, potem 1-2. Teraz już 2-0 dla Hutnika. Out dla Motoru. Wrzut piłki w pole karne. Tutaj przez chwilę zawahał się Grzegorz Bonin. Dobra interwencja defensywy Hutnika. I out dla gospodarzy. Wścieka się jeden z zawodników Motoru. Wraca do własnej strefy obronnej Marcin Michota. Głośny doping dzisiaj na suchych stawach. Dawno nie widziałem tylu kibiców Hutnika na meczu ligowym. Na pewno jeśli tak będą grali pod opieką trenera Janiczaka, no to zjednają sobie większą część Nowej Huty i coraz większa liczba kibiców będzie pojawiała się na suchych stawach. Nie ma co chwalić dnia, jak to się mówi, przed zachodem słońca, natomiast już sam ten początek ligowy Hutnika był ponad miarę. Trener Leszek Janczak tonował nastroje, mówił, że celem tak naprawdę jest przyszły sezon. Że ten sezon jest po to, aby zespół okrzepł, aby zapoznał się z realiami trzeciej ligi. Ale takie mecze jak ten, kiedy tak dobrze się rozpoczyna, kiedy też widać, że tak naprawdę ci młodzi Hutnicy nie ustępują w niczym bardziej doświadczonym, starszym zawodnikom, którzy też nie ma się co oszukiwać. Kosmiczne pieniądze, jak na takie warunki trzeciej ligi, nie są wcale gorsi, ale teraz sytuacja dla Motoru. Ależ spartaczył to Konrad Nowak. Od bramki Mateusz Zając.
Też mówił trener Mariusz Sawa na początku tego sezonu, że presja będzie duża, że ta liga jest ciężka, że kilka sezonów bez awansu, kiedy tak naprawdę to był cel nadrzędny w klubie z Lublina, na pewno boli i będą starali się zrobić to w tym sezonie. Natomiast no nie przekonuje do tej pory w tych rozgrywkach Motor Lublin. Tomasz Brzyski do Bonina. Ta piłka dość szczęśliwie przeszła pod nogą Grzegorza Bonina. Denerwują się tutaj. Spotkanie Czarny Połanek przegrywają w tej chwili to Ostrowie 0-1 w meczach Koła, Szynki, Włóczanka, Spartaku, Spotkale, Nowy Targ, Wisła Puławy, Starzyszów i nadal dalszy bramy. Tomasz Brzyski, rzutu wolnego, 24 minuta meczu. Michał Ranko tutaj przedziera się, aby wypracować sobie pozycję do uderzenia, jednak bardzo, bardzo niecelne to dośrodkowanie Tomasza Brzyskiego. Zając. Oj, teraz ryzykownie. Praktycznie mecz. Dzisiejsze spotkanie, które się zakończyło w pierwszej lidze grupy czwartej. A Westwicznik uległa Wisławie Moskowicza 1-2. A Podlasie Bia Podlaska uległa Chemiak Cechem 0-4. Mecz Ali Świdnik, osłabienie zespołu Świdnika, czerwona kartka dla Świdnika. Mariusz Bieniaz, teraz widać, że wyższym pressingiem podeszli motorowcy. Marszalik do Zająca. Złe teraz wybicie Mateusza Zająca. Też nie ma co ukrywać, że lekko pod słońce. W pierwszej połowie meczu gra bramkarz gospodarzy. Stracił teraz piłkę w polu karnym Hutnika, jeden z motorowców, i kontra Hutnika. Świątek uruchamia Sobale na prawej stronie z Kamil Sobala. Gawęcki pokazuje się na długim słupku. Świątek, sytuacja dla Hutnika. Wyblokowany jednak przez jednego z zawodników motoru. Został Krzysztof Świątek, już rozpoczynają Hutnicy. Świątek jest przed polem karnym, miękka wrzutka w kierunku Mariusza Bieniasa. 3-0, rozbity Motor Lublin na kolana. Mariusz Bienias, ileż to już razy w tym i w poprzednich sezonach pokazywał, że ma inklinacje ofensywne. Tak też się stało w tej sytuacji. Krzysztof Świątek najpierw wypracował rzut rożny na Hutnika, następnie rozegrali go krótko z Dariuszem Gawęckim. Dośrodkowanie na piąty, szósty metr. Tam najlepiej wyskoczył, najwyżej Mariusz Bieniaz i głową pokonuje Andrzeja Sobieszczyka. To jest swoisty knockout na suchych stawach. 3-0 w 27 minucie dla Hutnika. No i zobaczymy. Teraz muszą rzucić już wszystko na szale motorowcy, jeśli chcą tutaj cokolwiek ugrać w tym meczu. Bo 3 bramki to naprawdę spora zaliczka. Teraz efektowna oprawa kibiców motoru. Chyba po to, żeby zmotywować swoich zawodników do większej walki. Podniesienia w ogóle rękawicy, bo tak naprawdę zdominowani całkowicie przez Hutnika motorowcy. Radwanek jest w polu karnym. Błażej Radwanek wycofuje piłkę do Gawęckiego, ale łapie ją Andrzej Sobieszczyk. Odpalają nawet fajerwerki kibice motoru. Fajerwerki na trybunach w wykonaniu kibiców motoru, natomiast brak fajerwerków absolutnie na murawie. Chociaż nie odbierajmy jeszcze szansy graczom z Lubelszczyzny. Jeszcze mają ponad 60 minut, aby obrócić tutaj bieg wydarzeń, ale na to się nie zanosi. Sobala znowu z prawej strony. Nikogo z graczy Hutnika tutaj nie było w szesnastce.
Jest Dolfy, Hutnicy przy piłce. Dariusz Gawęcki do Świątka. Krzysztof Świątek. Też wiadome było, że jeśli Krzysztof Świątek, Dariusz Gawęcki i Kamil Sobala dobrze zaprezentują się w tym spotkaniu, to są to takie kluczowe postaci w zespole, w talii kart. Jaliczaka! 4-0! To jest knockout! Niewiarygodne! Niewiarygodne, co dzisiaj robią Hutnicy! Tutaj wszyscy są w szoku! Kamil Sobala, 4-0! Aby określić, bo tutaj chyba wszyscy są w szoku, łącznie z kibicami Hutnika, ławką rezerwową. Zmiażdżeni, po prostu zmiażdżeni zawodnicy Motoru. 29 minuta tego spotkania. No i chyba, gdyby mieli sen przed tym meczem, zawodnicy, trener Janiczak, piękny sen o zwycięstwie, to wątpię, czy w tym śnie po 29 minutach na suchych stawach byłoby aż 4-0. Nie wiem za bardzo, co teraz powiedzieć, bo ja też nie spodziewałem się absolutnie tutaj takiego przebiegu spotkania. Jeszcze pobudza trener Janiczak swoich zawodników. Tutaj wyglądają, jakby zjedli to wiaderko witamin od Kazimierza Węgrzyna. Już tak pół żartem, pół serio powiem. Natomiast naprawdę wyszli tak naładowani energią Hutnicy. Ale teraz Bonin w polu karnym. Jest okazja i broni Mateusz Zając. Ależ naładowany bramkarz Hutnika. Niczym w piłce ręcznej, po udanej interwencji teraz cieszył się, że wybronił tą sytuację. Nie mogą, jeśli chcą tutaj wygrać Hutnicy, nie mogą dać tutaj nawet jednego haustu tlenu, jednej bramki, aby zdobyli kontakt tutaj motorowcy. Wysoł, trener Sawa, czterech zawodników na rozgrzewkę. Myślę, że już w przerwie na pewno będą jakieś zmiany. Łapie piłkę Zając. Po tej wrzutce Brzyskiego Szymon Kamiński uderzał. Jednak piłka w rękach Mateusza Zająca. Teraz pokaz pirotechniczny kibiców Motoru. Dodał tu Bartosz Tetych. Marszalik do Radwanka. Chyba nie najlepszy wybór Błażeja Radwanka. Mógł tutaj na lewej stronie poszukać Marszalika i Bienia z kapitalną interwencją. Po raz kolejny przestawił Szymona Raka i wycofał piłkę do Mateusza Zająca. Bawią się w najlepsze kibice Motoru. Tutaj na dobre i na złe wspierają swój zespół. A Hutnicy mądrze, naprawdę mądrze, nie wykopują piłki, nie panikują, nawet jeśli wychodzą wyżej zawodnicy Motoru. Dzięki temu tworzą się sytuacje taka jak teraz. 4-4. Wyszli Hutnicy. Uderzenie Marszalika i rzut rożny. Krzysztof Świątek nie spieszy się, idzie do narożnika boiska. Jeszcze teraz sędzia prosi reporterów, aby odsunęli się od linii końcowej. I Krzysztof Świątek z rzutu rożnego. Ośrodkowanie. Jest tutaj wyczyszczona sytuacja. Bonin w
kierunku Konrada Nowaka. Nowak wychodzi z bramki, Zając i kapitanie tutaj asekuruje swoją defensywę. Świetnie, jeśli chodzi o skuteczność, prezentują się dzisiaj Hutnicy, ale też naprawdę bardzo duże zasługi dla swojego golkipera. 3-4 razy świetnie uratował przed stratą gola swoich kolegów. Też tutaj widać, że na przedpolu, zarówno jeśli chodzi o interwencję rękoma, jak i teraz ubezpiecza swoich partnerów. Zająca. Tutaj teraz Hutnicy nic nie muszą tak naprawdę. Mają tak potężną zaliczkę, że muszą wychodzić wyższym pressingiem. Bardziej agresywnie gracze trenera Sawy. A to z kolei grozi, jak wiemy, kontrami. Kiedy dysponuje się takimi zawodnikami z przodu o takiej szybkości jak Kamil Sobala, no to może to zakończyć się kolejnymi golami dla gospodarzy. Świątek. Osamotniony Krzysztof Świątek tutaj walczy z dwoma rywalami. Wyszedł Gawęcki pomóc Krzysztofowi Świątkowi. Teraz kapitalna interwencja Tetycha, szybszy od swojego przeciwnika, Bartosz Tetych w kierunku Marszalika. Jednak zbyt mocno Max Cichocki tutaj interweniował, ależ znowu za długo zawodnik motoru tutaj prowadził piłkę. Przewracany był Krzysztof Świątek. No i też szczęście sprzyja gospodarzom. Oddał tu Bartosz Tetych. Świątek do Marszalika. A też trener Mariusz Sawa. Spuszczone ręce, widać, że jest troszeczkę zrezygnowany. Były trener m.in. Wisły Puławy, czy też JKS-u Jarosław i Polonii Przemyśl. 43-letni trener musi tutaj coś wykombinować. Ma jeszcze 10 minut do przerwy. Aby zmotywować swoich podopiecznych. Jednak na pewno nie tak wyobrażał sobie pierwszą połowę w Krakowie. O, teraz świetna piłka. Jest tutaj Nowak. Ależ kapitalna interwencja w defensywie Tomasza Jaklika. Sobala. Gawęcki. Oj, tutaj nie może protestować aż tak bardzo żywiołowo Kamil Sobala. Ma na swoim koncie żółty kartonik. Musi uważać Kamil Sobala, aby tutaj właśnie jakimś nadepnięciem, faulem taktycznym nie wylecieć z murawy. Upomniał go chyba po raz ostatni arbiter Michał Górka. Brzyski. Po raz kolejny szuka tutaj jednego ze swoich partnerów. Wprawdzie wyskoczył, zbił piłkę głową Michał Ranko. No jednak ta wylądowała bezpiecznie w rękach Mateusza Zająca. I już akcja Hutników, Marszalik do Gawęckiego, Kołodziej. Na prawą stronę. Jaklik. Znów Tomasz Jaklik, niedokładnie, ależ teraz co zrobił Szymon Kamiński? Przepuścił piłkę, był pewien, że jeden z jego partnerów przejmie futbolówkę. A tak się nie stało i dalej przy piłce są Hutnicy. Tetych, Marszalik, Świątek teraz utrzymują się przy piłce cały czas. Biało-błękitno-niebiescy. Tetych. Oj, teraz wycięty równo z trawą przez Marcina Michotę. To będzie stały fragment gry dla gospodarzy. Wybiera się na rozgrzewkę Hubert Pachowicz. To jest chyba pokłosie tego, co mówiłem. Żółta kartka i napomnienie od arbitra, jeśli chodzi o Kamila Sobalę. Zbyt duże ryzyko, myślę.
dla Hutników, aby grać tutaj przez kilkadziesiąt minut z jednym zawodnikiem mniej. Doskonale wie o tym trener Leszek Janiczak i myślę, że nie wiem, czy w przerwie, czy tuż po przerwie zmieni po prostu Kamila Sobalę, ale też wynik na to pozwala. Świątek teraz kopnął po prostu w nogę Dawida Kamińskiego. No i rzut wolny. Znów Tomasz Brzyski przy piłce. Brzyski, dośrodkowanie w pole karne, wychodzi Zając. No i końcówkami palców tak naprawdę chwycił golkiper Hutnika futbolówkę w tej sytuacji. Kolejna fantastyczna interwencja Mateusza Zająca. Pobudza tutaj do pressingu trener Motoru swoich podopiecznych, wyszedł bliżej swojego przeciwnika Tomasz Brzyski, wracający po wykonaniu tego rzutu wolnego. Skasował tą akcję w zarodku i oddał tu Bartosz Tetych. Przewrócony tutaj Krzysiek Świątek. I z autu Michota do Bonina. Też na pewno więcej oczekiwaliśmy po Boninie. Oprócz tej sytuacji, którą zmarnował Grzegorz Bonin, trafiając w poprzeczkę przy stanie 1-1, to niezbyt widoczny jest były zawodnik Korony. Gawęcki do prawej strony, tutaj Sobala. Na razie sam jest Kamil Sobala, w środku Radwanek, na lewej stronie Marszalik, jednak wybiera Gawęckiego do Świątka. Gawęcki tutaj ładnie starali się w dwójkę rozpracować defensywę Motoru, jednak troszeczkę za mocno wrzucił tą piłkę Krzysztof Świątek. Bonin szuka tutaj wzrokiem Nowaka, jest też Szymon Rak, oj, pośliznął się w polu karnym Jaklik, jest Brzyski, dogrywa do Nowaka, ależ teraz interwencja Bieniasa, nadal bez bramki dla Motoru, rzucił się zarówno Bienias, jak i Zając, tutaj lekko, technicznie starał się Konrad Nowak umieścić piłkę w bramce. To się jednak nie udało i nadal mamy 4-0. Ostatnie 5 minut pierwszej połowy. Wrzuca piłkę Michota w pole karne. Tutaj Bonin naciskany przez Marszalika. Dobra interwencja w defensywie Marszalika. Przebitka i ręka Szymona Kamińskiego. Jeśli chcą pomarzyć tutaj choćby o jednym punkcie gracze z Lublina, to myślę, że bramka do przerwy byłaby takim symptomem, jakimś tutaj oddechem dla gości. Jednak naprawdę widząc to, jak dysponowani są dzisiaj podopieczni trenera Janiczaka, ciężko tutaj podejrzewać, że mogą nie zdobyć 3 punktów dzisiaj Hutnicy. Ale musimy mieć pokorę do tego sportu, jakim jest piłka nożna i mamy 5-0. To jest brak słów. Zniszczeni, zdemolowani motorowcy. Kamil Sobala. Stoi tutaj obok naszego stanowiska pauzujący za kartki Łukasz Kędziora. Kręci z niedowierzaniem głową. Sam nie wierzy w to, co się dzieje. Bo to jest po prostu nieprawdopodobne. Mówiłem, że trzeba mieć pokorę, ale zagrał tutaj bodajże Gawęcki na wolne pole do Sobali. Wyszedł z bramki dość niepewnie Andrzej Sobieszczyk, uprzedził bramkarza Motoru Kamil Sobala, dziobnął piłkę do siatki, tam jeszcze był faulowany przez Sobieszczyka. Gdyby ta piłka nie wpadła do bramki, wtedy pewnie mielibyśmy rzut karny, tak arbiter puścił grę. No i po 43 minutach mamy 5-0 dla Hutnika.
coś niebywałego. Długa piłka w kierunku Nowaka. Tutaj jeszcze Bonin stara się wziąć na siebie odpowiedzialność. Popycha Jaklika, nie ma faulów, aut wybija stoper Hutnika. Wrzut piłki w pole karne, tutaj wybija Mariusz Bienias, nie ma mowy o faulu. Dawid Kamiński wprawdzie upadł na murawę, jednak nie ma mowy o przewinieniu. Teraz czyści sytuację Jaklik, mają pretensje Hutnicy, że był faulowany. Rzut piłki z autu. Kamiński reklamuje Jaklik, że pomagał sobie zawodnik motoru ręką. Teraz mamy bardzo dużo walki, jednak dobrze, przytomnie zachowuje się arbiter. Tutaj nie gwizdze tak zwanych fauli na krzyk, także na pewno też trzeba pochwalić. Dobrze sędziuje tą pierwszą część spotkania arbiter. Przerzut na prawą stronę, Szymon Rak, faulowany przez Marszalika. Spieszy się motorowcom. Oni tutaj już nie tyle nawet walczą o korzystny wynik, co walczą o zachowanie twarzy. Dośrodkowanie Brzyskiego, jest Bonin! No i znowu Mateusz Zając. Wyrzut teraz taki w stylu Fabiana Berteza. Mateusza Zająca, Krzysztof Świątek przy piłce. Dośrodkowanie w pole karne. Cofał się Andrzej Sobieszczyk. O też myślę, że były bramkarz Puszczy Niepołomice. No jest zdruzgotany, no jeśli w jednej połowie bramka spuszcza 5 bramek, praktycznie każdy szał lecący w światło bramki wpada do bramki, no to na pewno też psychicznie tutaj, jak cały też zespół motoru jest w zupełnej rozsypce Andrzej Sobieszczyk. Zostają na połowie motoru Hutnicy, już czas doliczony pierwszej części gry. Zobaczymy, o ile przedłuży arbiter. Patrzy na zegarek. Michał Górka z Tarnowa. No i zaraz pewnie da sygnał do zejścia do szatni dla obydwu zespołów tych. Jaklik. Świetnie, bardzo mądrze. Naprawdę jestem pełen podziwu dla zespołu Hutnika, w jaki mądry sposób grają dzisiaj Hutnicy. Koniec pierwszej części spotkania. No sensacyjny wynik na suchych stawach. Hutnik prowadzi do przerwy z Motorem Lublin 5-0. Zapraszam za kilkanaście minut na suche stawy. Na pewno będzie ciekawa druga połowa mimo tego wyniku.